Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Między Newsami. Kłania się Krystian Kracjuk, jest ze mną redaktor PH24. Witam Łukasz serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj chcemy rozmawiać o nauce. O nauce, która nie wiedzieć czemu kroczy prostą ścieżką ku kabaretowi. Chcemy Państwu opowiedzieć o konferencji Polskiej Akademii Nauk, która odbędzie się w marcu w Warszawie. Łukaszu, co to za konferencja? Znaczy, już sam temat tej konferencji brzmi wielce frapująco. Jest to międzynarodowa konferencja naukowa, zwierzęta i ich ludzie, zmierzch antropocentrycznego paradygmatu. Chyba ludzie i ich zwierzęta. Otóż nie, zwierzęta i ich ludzie. Czyli są jakieś zwierzęta, które mają ludzi. I o tych właśnie zwierzętach grono szacowne naukowców, profesorów, doktorów, specjalistów i ekspertów będzie deliberować. Ale zaraz, rozmawiać będą ludzie czy zwierzęta? Bo... Będą rozmawiać ludzie o zwierzętach, które ich mają. Aha. To przypomina troszeczkę taką wypowiedź pewnej artystki, która powiedziała, że mieszka w domu swoich kotów. No ale tam to była wypowiedź artystki, to można złożyć na kar pewnej ekscentryczności. Natomiast tutaj są ludzie, naukowcy z tytułami, z publikacjami i tak dalej, więc coś na rzeczy musi być. Coś musi być na rzeczy, zwłaszcza, że konferencja jest jako taki pierwszy w Polsce objaw czegoś, co nazywa się Animal Studies. Bo Gender Studies już nie jest mainstreamowe, już chyba jest... Trochę passé. Zaatakowano, to w ogóle chyba ciężko się tym zajmować, ale Animal Studies to może być coś. I jakie są tematy tej konferencji? Zanim jeszcze dojdziemy do tematów, ja bym się zastanowił sekundę nad tym, czym to Animal Studies jest, czym może się stać. No bo... Popatrz, jeżeli gender studies, ideologia gender sugeruje, że płeć jest czymś, co można wybrać, mówi się o płci kulturowej, to być może animal studies może sugerować, że gatunek też jest do wyboru. Do wyboru, do koloru, ale czy wybrać mogę gatunek ja jako człowiek, czy jako, że to jest animal studies, to tylko zwierzęta mogą sobie wybrać gatunek i na przykład wilk może ogłosić nagle, że jest... skowronkiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, natomiast być może polega to też na tym, że na przykład pewnego dnia mogę stwierdzić, że jestem chomikiem albo wombatem tasmańskim. No, kto mi zabroni? Też jesteś dosyć być może podobny. Być może. Kto wie. Proszę Państwa, ale nie rozmawialibyśmy o tym, gdyby nie to, że konferencja organizowana jest za Państwa pieniądze. Organizuje ją Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i to jest finansowane z grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Posłuchajcie Państwo, o czym będą rozmawiać naukowcy za Wasze pieniądze. Proponujemy zastanowienie się nad następującymi zagadnieniami. Wybraliśmy dla Państwa takie, co bardziej smakowite. Posthumanizm czy humanistyka nieantropocentryczna? Antygatunkowizm i jego znaczenie w krytyce kultur. Upodmiotowienie zwierzęta jako podmiot działań, aktorzy nieludzcy, współuczestniczenie zwierząt w kulturze. Tu bym zwrócił uwagę na to sformułowanie aktorzy nieludzcy. Nie zwierzęta, tylko nie ludzie. No to nie chcąc nikogo obrażać, absolutnie, zwłaszcza zwierząt. Kiedy mówiono kiedyś o pederastrii, potem zabronił o tym mówić. Teraz nawet słowo homoseksualizm jest niepotrzebny. Mówi się o osobach nieheteronormatywnych. Właśnie. Tu rozmawiamy o istotach nieludzkich. Nieludzkich. I to jest bardzo dobre słowo, nieheteronormatywne, bo cała ta konferencja jest podlana takim sosem... takich słów wielosylabowych, bo to zawsze lepiej brzmi, jak się ma predylekcję, czy idiosynkrazję, ewentualnie coś się prefiguruje, albo postrzega się paradygmat postmodernistycznej fragmentaryczności, no to brzmi bardzo mądrze i naukowo. Tak, moglibyśmy jeszcze rozmawiać tych tematach, wśród których jest na przykład demokracja gatunków, wśród których jest na przykład mięso w kulturze, właśnie mięso, jego konotacje. Z tym mięsem jest wielce interesujące, bo okazuje się, że jest jakaś zależność między mięsnością a męskością. Ja już abstrahuję, że to jest doskonałe ćwiczenie dla wymowy i dla dykcji. Mięsność a męskość. Jest to ciekawe, no ale humorystycznie można do tego podejść, to naprawdę nie trzeba talentu kabaretowego, żeby o tym rozmawiać. Ale proszę Państwa, jest tam też temat, który brzmi pojęcie holokaustu zwierząt, jego rozumienie i obrazowanie. Do tej pory, kiedy rozmawialiśmy o holokauście, wolno było mówić tylko i wyłącznie o jednym narodzie, który był temu strasznemu doświadczeniu poddany. Co teraz? Okazuje się, że to pojęcie i tutaj zostało zastosowane.
Wśród zaproponowanych zagadnień pojawia się również pojęcie gatunkowizmu. Mhm. Ty wiesz, co to jest? Tak, tak. Gatunkowizm to jest szowinizm gatunkowy. To jest szowinizm, który wynika tylko z tego, że ktoś uważa swój gatunek za lepszy niż inne gatunki. No, kiedyś to był żart. Kiedyś mówiło się, że powstanie coś takiego jak gatunkowizm, że będziemy mówić, że jesteśmy lepsi niż zwierzęta, tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi, albo że wilk będzie mówił, że jest lepszy niż owca, no i będzie szowinistą wobec owcy. Niestety tutaj to istnieje. I proszę Państwa, poważni naukowcy, albo przynajmniej przedstawiający się jako poważni, mówią, że ten gatunkowizm ma poważne konotacje i analogie z rasizmem i seksizmem. Ja jeszcze raz podkreślę. To wszystko za Państwa pieniądze. Z innej strony jest jeszcze taki problem jak międzygatunkowe próby zbliżenia. I teraz robi się poważnie. Kontakt cielesny i psychiczny w relacjach ludzi i innych zwierząt. Co to może oznaczać? Brzmi groźnie i co najmniej dziwacznie. Proszę Państwa, kilka słów wyjaśnienia na koniec. Warto wiedzieć, że Animal Studies, jak można wyczytać w internecie, wykorzystuje perspektywy teoretyczne feminizmu, marksizmu i teorii queer. Zaskoczony jestem, naprawdę. To jest ciekawe. Feminizm i marksizm zwykle próbują się od siebie odciąć. Mimo, że wszyscy naukowcy czyjwo myślący mówią o tym, że podstawy feminizmu są marksistowskie. Tutaj mamy i feminizm, i marksizm, i queer, i animal studies. Coś niesamowitego. Wszystko. Nie zapraszamy na tą konferencję. Wszystko za Państwa pieniądze, a wszystko zaczęło się od ruchu wyzwolenia zwierząt. I to też nie jest żart. Taki ruch istnieje. Zaczął się oczywiście w Ameryce. Przyszedł do Europy. Proszę Państwa, cóż więcej powiedzieć. Za Wasze pieniądze. Animal Studies. Do widzenia.